Jeden z ratowników podchodzi i widzi wystające z potoku buty. Dzisiaj zabieramy Was na Podhale. Zabieramy Was w góry. Będziecie mogli zobaczyć oczywiście Tatry. No ale nie o Tatrach będziemy dzisiaj mówili. To tajemnicza sprawa. Śmierć 24-letniej Urszuli. Dziewczyny pełnej życia. Dziewczyny, która lubiła góry. Wiemy naprawdę niewiele o tej sprawie. Tylko dzięki determinacji ojca, który chciał wyjaśnić, co się stało z córką, wiemy, że Urszula nie żyje. Natomiast wciąż ta sprawa ma wiele pytań. Na te pytania, przynajmniej na część z nich, będziemy chcieli dzisiaj odpowiedzieć. Jest 28 lipca 2010 roku. Urszula jest wtedy w Krakowie, w swoim mieszkaniu. Razem z nią jest tato. W którymś momencie Urszula bierze plecak. To taki plecak, który zawsze towarzyszył jej w górskich wyprawach i wychodzi z domu. Tato pyta ją jeszcze, dokąd idzie. Mówi, że jest umówiona na rynku w Krakowie. Przez cały dzień nic się nie dzieje. Rodzina próbuje się do niej dodzwonić. No, ale bezskutecznie. Telefon jest wyłączony. Nie ma wtedy kontaktu z Urszulą i praktycznie od tej pory nie wiadomo, co się z dziewczyną dzieje. Późniejsze ustalenia pokazują, że dziewczyna około 10:40 na dworcu PKS wsiadła do autobusu, kupiła bilet do Bukowiny Tatrzańskiej i tym autobusem wyjechała. I teraz jest pytanie, dlaczego wysiadła w Poroninie? Co się stało? W tej chwili dojeżdżamy właśnie do Poronina, gdzie ślad się urywa i tutaj Urszula była widziana po raz ostatni żywa. Jesteśmy w Poroninie. Tutaj niedaleko przy ulicy Tatrzańskiej jest pracownia, sklep strojów ludowych i haftów. I tutaj po południu przychodzi Urszula. Wchodzi do tego sklepu, chwilę rozmawia z właścicielką, rozmawiają o technikach haftu. No nic takiego wielkiego. Ta rozmowa trwa zaledwie kilka minut. Wychodząc mówi jeszcze, że jest kimś umówiona. Ale wtedy była już bez plecaka, tak jakby wskazywało na to, że albo ktoś tego plecaka jej pilnuje, albo też pozostawiła go w jakimś miejscu, gdzie, czy w pokoju, który tutaj wynajęła. I rzeczywiście tym tropem poszli również dziennikarze, jej koledzy, dlatego że Urszula była na stażu w Gazecie Krakowskiej. Zainteresowali się tym dziennikarze. No byli oczywiście szokowani śmiercią Urszuli, tak jak my, zadawali sobie pytanie, co się z nią stało. Przyjechali tutaj do Poronina. Nawet w trakcie takiego swojego śledztwa ustalili, gdzie Urszula mogła zatrzymać się na noc. Nawet dotarli do właściciela tych pokoi. On jednak nie przyznał się do tego, że Urszula była u niego. Czy faktycznie jej nie było, czy też z innych powodów nie powiedział prawdy, trudno dzisiaj dociec. Natomiast jest możliwe, że ostatni wieczór spędziła tutaj właśnie w Poroninie. Dlaczego tutaj? Czy kogoś spotkała w autobusie? Czy było to zaplanowane? Na to dzisiaj nie potrafimy odpowiedzieć. Jest 7 sierpnia. Tego dnia grupa turystów tutaj w okolicach wodospadu Siklawy i potoku Roztoka wraca, idąc tym szlakiem. Nagle jedna z osób spostrzega leżący plecak. Zagląda do środka, widzi, że tam są jakieś rzeczy, dokumenty.
postanawiają to wszystko zabrać i zanieść do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Tak się rzeczywiście dzieje. Ten plecak tam został przyniesiony, pracownicy zabrali go, położyli, wcisnęli gdzieś w kąt i praktycznie przez następne pięć tygodni nic się nie dzieje. W tym czasie oczywiście ojciec Urszuli prowadzi poszukiwania, jeździ w Beskidy, jeździ w Bieszczady, jeździ w Tatry, chodzi do schronisk, wypytuje, szuka, rozwiesza plakaty, dzwoni, no robi wszystko, co w ludzkich możliwościach, żeby natrafić na ślad córki. Próbuje także dodzwonić się do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. To mu się nie udaje, dlatego postanawia przyjechać właśnie do tego schroniska. Przyjeżdża tam już we wrześniu, to jest 13 września. Pracownikom pokazuje plakat, na którym jest Urszula. Jedna z pracownic kojarzy i mówi, że przecież zna tą twarz, że takie zdjęcie tej dziewczyny jest w dokumentach w tym plecaku, który został przyniesiony 5 tygodni wcześniej. Ojciec otwiera plecak i znajduje dokumenty Urszuli. Wszczyna też alarm, zaczyna prosić TOPR o to, żeby przeszukali okolice tego wodospadu. I tak się rzeczywiście dzieje. W dniu 15, czyli dwa dni później, 15 września, tutaj pojawiają się toprowcy i pojawiają się policjanci. Ci, którzy szukali Urszuli i ojciec, już wiedzą, że w plecaku był wyłączony telefon, były także dokumenty, rozpoczynają się poszukiwania. Kilkadziesiąt osób szuka Urszuli. W którymś momencie jeden z ratowników podchodzi i widzi wystające z potoku buty. Rzeczywiście w środku jest ciało człowieka. Nie można było rozpoznać, kto to jest, ale ojciec już czuł, że to jest Urszula, dlatego że rozpoznał buty. Faktycznie przeprowadzona sekcja zwłok, potem badania DNA potwierdziły, że jest to ciało Urszuli. Sekcja zwłok wykazała, że Urszula miała obrażenia, że była to złamana żuchwa, że były wybite górne zęby. Natomiast ponieważ od tego czasu, od czasu śmierci upłynęło dużo czasu, trudno było ustalić precyzyjnie, jak zginęła Urszula. No, założono, że mogła utonąć, ale do końca nie zostało to potwierdzone. W czasie tych poszukiwań natrafiono także na kurtkę Urszuli. Ona leżała niedaleko zwłok i na jej drobne rzeczy osobiste. Wtedy jednak jakiegoś gruntownego przeszukania tego terenu nie przeprowadzono, ograniczając wszystko do zabezpieczenia tych wszystkich przedmiotów. Plecak został przewieziony do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tam miał zostać poddany oględzinom. Ciało oczywiście trafiło do Zakładu Medycyny Sądowej, ale kolejne dni przynoszą kolejne, ja bym powiedział, zaskakujące informacje. Dlatego, że wciąż nie odpuszcza tato Urszuli. On pojawia się przy potoku Roztoka znowu na początku października i sam odnajduje tym razem pelerynę Urszuli. No, widzi, że odzież jest wywrócona, tak jakby ktoś zdarł ją z dziewczyny. Podobnie zresztą w czasie oględzin zwłok no, można było zobaczyć, że odzież, w którą była ubrana Urszula, również jest w jakiś sposób ściągnięta. Oczywiście mógł to zrobić człowiek, mogła to zrobić woda. Tego do końca nie możemy wykluczyć. Jednak no, pojawiła się kolejna jakaś taka wersja mówiąca o tym, że zgon Urszuli mógł być wynikiem działania jakiejś osoby.
plecak w momencie, kiedy trafił do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, oglądali eksperci. Wydawało się wtedy, że sprawa może być wyjaśniona, dlatego że w środku plecaka znaleziono krew i włos jakiejś osoby. No, tu okazało się, że jest to i krew, i włos policjanta zakopanego. Przypuszczalnie w czasie oględzin dotykał tych przedmiotów gołymi rękami. No, wykluczono jego udział w całej tej sprawie. Natomiast no, wydaje się, że po prostu te przedmioty były źle zabezpieczone. Urszula zginęła prawdopodobnie 29 lipca, a więc dzień po tym, jak wyjechała z domu. W czasie poszukiwań pojawiła się jeszcze jedna ważna rzecz. Na policję zadzwonił jakiś człowiek, jakiś pan i powiedział, że dokładnie 29 lipca był tutaj obok potoku Roztoka i w pewnej chwili widzi taką sytuację, że idzie młoda dziewczyna z plecakiem, a za nią idzie mężczyzna z małą dziewczynką. W którymś momencie ten mężczyzna pochyla się nad dziewczynką, przypuszczalnie mówi jej, żeby szła dalej. On sam skręca za dziewczyną z plecakiem. Tyle widział. Ten, który dzwonił, dzwonił trzykrotnie. Później już się nie odezwał. Przypuszczalnie zniszczył kartę, dlatego że nie udało się go ustalić. Rzeczywiście te jego informacje mogą być przydatne i być może ważne dla całej tej sprawy. No ale do tej pory nie wiemy, kim był ten mężczyzna, który dzwonił. Wciąż śmierć Urszuli Olszowskiej nie jest do końca wyjaśniona. Wciąż jest bardzo wiele pytań, a brak odpowiedzi. Przede wszystkim takich, jak się to stało, że Urszula zginęła, kiedy zginęła, kto stał za tym, czy rzeczywiście się z kimś spotkała, czy była sama. No mnóstwo pytań, na które szukamy wciąż odpowiedzi. Mam nadzieję, że ta sprawa będzie wyjaśniona. Prokuratura, umarzając to postępowanie, napisała, że taką przypuszczalną, prawdopodobną przyczyną śmierci Urszuli było to, że zeszła ze szlaku, że się potknęła, że się przewróciła i utopiła. Natomiast w konkluzji, w uzasadnieniu prokurator napisał także, że jeżeli będą jakieś nowe ślady, nowe dowody, to postępowanie zostanie z powrotem wznowione. Więc liczymy także na Was. Być może macie jakieś informacje, być może macie jakieś sugestie. Napiszcie do nas maila. Adres znajdziecie w opisie pod filmem. A za tydzień opowiemy kolejną historię, kolejną śmierć młodej, 22-letniej zaledwie dziewczyny. W jej wypadku wiemy, że została okrutnie zamordowana. Więc oglądajcie kolejny odcinek. Dzisiaj już wyjeżdżamy z Zakopanego. No i po prostu trzymajcie się.